chciałem omówić pewien temat, bo widzę, że często naprawdę Was to dotyczy. Co robicie źle w relacjach z kobietami? Pierwsza i najważniejsza rzecz. Twoje działania w stosunku do dziewczyny można podzielić na działania czysto logiczne. Dlaczego z nią rozmawiasz? Po co się spotykasz? Dlaczego coś z nią robisz? Dlaczego postanowiłeś ją pocałować? Albo działania po prostu typowo emocjonalne. I teraz tak, kiedy dziewczyna cię zostawia, albo kiedy masz jakieś problemy w związku, to faceci zamiast posłuchać moich rad, przeanalizować wszystko na spokojnie, logicznie, to kierują się wtedy właśnie emocjami. Jakaś kłótnia zbyt mocna, albo po prostu zbyt bardzo wchodzą w pyskówkę z dziewczyną, starają się ją przekonać, bo mają te złe emocje, że ona ich zostawia, że spotyka się z kimś innym, dlaczego ty taka jesteś, wpadają w furię, starają się dziewczynę zmusić do spotykania się z nimi i to wszystko jest spowodowane przez twoje niekontrolowane zachowania emocjonalne. Więc postaraj się okiełznać własne emocje, a wtedy też będziesz dużo bardziej skuteczny, samoskuteczny w relacjach z dziewczyną. Jak to zrobić? No przede wszystkim pierwszy krok jest taki, że musisz być tego świadomy. To nie jest tak, że wkurzasz się na dziewczynę i w trakcie tego, jak się wkurzyłeś, to gdzieś tam nagle ochłonąłeś w dwie minuty czy w dwie sekundy. Po prostu, kiedy się zdenerwujesz, to zastanów się, czy to jest mądre, co ja robię. Przecież denerwując się, ja tylko tą dziewczynę odpycham, kłócąc się z nią, wyzywając ją tam od dziewczyn luźnych obyczai, to ja powoduję, że ona się nie chce ze mną spotykać, więc czy to jest mądre? Zastanów się nad tym czysto logicznie, bo tak jak mówię, najczęściej te błędy w relacjach, one wynikają z twoich, tych negatywnych, niekontrolowanych, emocjonalnych zachowań w stosunku do dziewczyny. I kobiety często od razu to odczuwają, tak? Są w stanie takiego faceta wytestować. O, widać, że gościu czuje się niepewny siebie, bo jest zazdrosny, bo to pokazuje te emocje na zewnątrz, bo chce mnie ograniczać. No i takie związki tutaj też szybko się kończą, bo kobieta dokładnie wyczuwa, o to chodzi. Jak ja sobie z tym radzę? Jak ja sobie z tym radziłem? Jeszcze raz, zastanawiam się nad tym świadomie. Czy to jest wybór tutaj, czy to jest moje zachowanie czysto logiczne, takie jak powinienem zrobić z tą dziewczyną? Czy po prostu mnie tutaj mną kierują emocje i robię czystą głupotę? No są sytuacje, że nawet chłopak zobaczy dziewczynę w klubie, tańczy z jakimś innym gościem, podejdzie, zacznie się z tym gościem szarpać, dyskutować, dziewczyna się zdenerwuje i już potem mają jakąś kłótnię w związku, nie mogą się dogadać, a wszystko poprzez to, że gościu nie kontrolował swoich emocji. Samiec alfa często właśnie kontroluje te emocje, jest w stanie okiełznać w odpowiednim momencie te emocje i w odpowiedni sposób zachować się przy dziewczynie. Nie zawsze. Pokazując przy dziewczynie się, że jesteś taki bitnik, że wyskoczysz do jakiegoś gościa, to jest dla kobiet atrakcyjne zachowanie. Wręcz odwrotnie. Wiele kobiet w tego typu sytuacjach pokłóci się z tobą, że narobiłeś jej wstydu, że ona nie chciała wyjść na taką dziewczynę, takiego faceta przy znajomych i twój związek może się skończyć, znajomość się może wypalić. Także wielu z was często ma błędne postrzeganie. Postrzeganie właśnie tutaj tego, że jakieś nerwy twoje, zaborczość o dziewczynę, to coś załatwi. Moim zdaniem to nie jest tak do końca. Oczywiście tam minimum zazdrości musisz pokazywać. Musisz pokazywać, że jesteś facetem, który ma jaja, ale zamiast się odpychać z jakimś gościem czy kłócić gdzieś tam na imprezie, to podejdź do dziewczyny, przytul ją, pocałuj, uśmiechnij się do gościa, pokaż mu, jak ją tam klepiesz po kolanie i gościu wymięknie, tak? Bo zobaczy, że nie ma żadnych argumentów przy tej dziewczynie. W taki sposób się to robi, a nie w taki sposób, że ty próbujesz pokazać swoją fizycznością, jaki to jesteś odważny, silny i tak dalej. To jest bardzo prymitywne i zdecydowanie większa część dziewczyn też, tych mądrzejszych, bardziej inteligentnych, na to nie leci. Jakieś prymitywne dziewczyny, mniej tutaj proste, tak? Bardziej proste, to coś takiego może je to kręci w jakimś tam małym procencie. No natomiast tak jak mówię, duża część kobiet chce faceta mądrego, inteligentnego, który ma fajną osobowość, który ma charyzmę. Takie jest moje zdanie, tak zauważyłem na wielu sytuacjach gdzieś tam z dziewczynami, że facet często jak nie kontroluje swoich emocji, to po prostu traci. Zapytasz mnie, no ale co robić? Dziewczyna mnie wkurzyła, nie odpisała mi na SMS-a, to ja muszę ją tu ukarać, muszę ją pocisnąć w SMS-ach, tak? No i robisz wtedy znowu podstawowy błąd, tak? Po co ty w ogóle do niej piszesz, skoro coś takiego zrobiła? Nie pisz jej nic i niech się nauczy szacunku, że teraz ona musi pierwsza do ciebie napisać. No nawet w taki sposób możesz to zrobić. Prosty, tak?
Więcej metod podaję w moich materiałach, jak Cię to ciekawi, masz tutaj wszystko, kobietyipodryw.pl, łamane przez produkty. Zapraszam do innych materiałów, bo tam tłumaczę dużo więcej na temat tego właśnie, jak radzić sobie z kobietami, jakie mieć do tego podejście i jak to wszystko stosować w praktyce. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym wideo. Cześć!